Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. A, jutro zadzieje się fajna rzecz chyba. Także warto oglądać tego vloga. Nareszcie. Zapraszamy. Rozpoczynamy vloga od obiadu. Zobaczcie, co tutaj mamy. Makaron, otóż jest przepysznie, bo jest to kurczak po toskańsku. Mi bardzo smakuje, a tobie, Marcinie? Super, ekstra. Cieszę się bardzo i mamy makaron szpinakowy. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wyszło. Tak, jest szpinak. A ja ostatnio używam, mój taki mały trik jest taki, że używam mrożonego szpinaku. I sprawdza się fajnie. I mamy jeszcze suszone pomidory. Ja wam zostawię przepis na dole. Jeśli macie ochotę, to polecam. Szybko się robi. Genialne danie. Życzę wszystkim smacznego. Jeśli coś jecie w tym momencie, jeśli pijecie kawę, bo słyszałam, że podobno takie rzeczy się dzieją na moich vlogach podczas oglądania, a my też zajadamy. Osoby oglądające nas, w ogóle jak to dziwnie brzmi, co? Piją albo kawę, albo jedzą śniadanie, albo ewentualnie się malują, bądź sprzątają, więc super ekstra, że robicie coś w tym czasie, kiedy czyli tak oglądacie. Jak YouTube. Tak, że każdy coś robi, ja też tak robię, że YouTube jest tak w tle i jest super, więc tak, zapraszamy na vloga. Zazwyczaj oglądam YouTube'a, jak myję zęby, albo gotuję. Ja zazwyczaj jak gotuję, sprzątam albo jak się maluję. Więc tak, wtedy YouTube zawsze jest genialny. A, i jak jeżdżę na rowerku, to też zawsze oglądam YouTube'a. No, także życzę wam smacznego i zapraszamy na tego vloga. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz tak oficjalnie chciałam was przywitać w weekendzie ze mną, z nami. Marcin będzie się pewnie od czasu do czasu pojawiał. I o co chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, że jak widzicie, mamy piękną pogodę za oknem i pomyślałam, że może wszystkich troszeczkę rozweselimy. Chciałam powiedzieć rozwesele i rozweselimy za jednym razem i troszkę dodamy takiej pozytywnej, fajnej tak energii. A jak to u mnie bywa? 3 godziny temu gdzieś stawiłam wam na Instagramie zapytanie, czy chcecie vlogi w majówkowy weekend i posypało się, że tak, tak, tak. Sama jestem w szoku. Zobaczymy, czy ktoś powie nie i przestanę w pewnym momencie nagrywać, ale na razie wszyscy są na tak. A u mnie tak bywa, że jak jest pomysł, to za chwilę jest działanie. Tak. A u ciebie? Zazwyczaj. Zawsze tak jest. U mnie jak jest pomysł, to później pomysł jest rozkmina? Musi się jakby wiesz... Dojrzeć? Zaplanować, musi dojrzeć, musi przejść okres taki, wiesz, leżakowania. Muszę, wiesz, zaplanować cały proces wykonywania tego pomysłu. Dopiero potem się zaczyna robić. Ja już po raz kolejny mam, także wpadam na jakiś pomysł i na drugi dzień to, albo za chwilę zaczynam to realizować. I to jest mega fajne. I mi się podoba i ty też tak powinieneś. Ty też czasami powiesz coś, zanim pomyślisz. Nie, czasami mi się zdarza, że powiem coś głupiego, zanim pomyślę, ale to już w ogóle... wchodząc w inny temat, ale tak, i tak sobie pomyślałam, a z racji tego właśnie, że będzie padać, że pogoda ma być beznadziejna, to troszeczkę może was rozweselę, zmotywuję, nie chcę powiedzieć, że zainspiruję, ale o całkiem poranku dobra ta kawa im wyszła dzisiaj. Coś ciekawego, tak, i też zwróciłam uwagę Marcinowi, że kawa z syropem bez cukru jest o wiele słodsza niż kawa z syropem, która zawiera cukier w składzie i która ma milion kalorii, tak, więc... To tak jak z Coca-Colą. Mówiłem taki ci, mały news z Coca-Colą. Cola Zero jest bardziej słodka niż zwykła Cola. Nie, Coca-Coli nie piję w ogóle. Takie, nie wiem, w ogóle nie wiem jak to u mnie jest. Ja chciałam mieć tak ze słodyczami, że ja nie lubię słodzonych napoi. Ja mogę nie pić żadnej Fanty, Mirindy, 7-Upa. Ja piję kolę na trawie. Kolę, Pepsi, w ogóle tego... To mogło dla mnie nie istnieć. No, także teraz już oficjalnie zapraszam was na vloga i na weekend ze mną / z nami. Tak jest. Tak, a jutro będzie się działo, bo jutro chyba w końcu weźmiemy się za te kłaki, w końcu ci obiecałam, więc się obetniemy. No. Może jest... podjedziemy w pewnym momencie do Biedki, kupimy jeszcze jedną roślinę na zachętę. Nie. To już wiesz, zaległo jest. A, i jeszcze chciałam zapytać, Marcinie, jak tam nasze prace przy tarasie? No widzisz, jak deszcz pada. No więc musimy się teraz wstrzymać. Fajnie, że zrobiliśmy co zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. A teraz poczekamy, no jak zwykle Marcin musi działać. Poczekamy dopóki pogoda się nie poprawi i będziemy działać dalej. Dajcie znać, czy chcecie jakieś aktualizacje, czy chcecie zobaczyć efekt końcowy. Sami się zastanawiamy, jak może to wyjdzie. Może w przyszłym roku zobaczyć. Nie, tarasu myślę, że taras będzie zrobiony na sezon, więc trzymajmy kciuki za to. I oczywiście, jeśli podoba wam się pomysł weekendu majówkowego ze mną, to wiecie co robić. Oczywiście.
Ten wygląd może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Zabieram się za trening. Przepraszam się dzisiaj z Moniką i robię wiosenne wyzwanie. Trening piąty, intensywne cardio. 37 minut tylko, bo cały czas już w sumie kończę wyzwanie z Martą z Codziennie Fit. Wiosna 21 dni formy, wiosną? Wiosenna forma 21 dni, coś takiego. Jutro jest ostatni trening live. Nie wiem, czy będę uczestniczyć. Mam taką cichą nadzieję, że się wyrobię ze wszystkim. Zobaczymy. A na dzisiaj jest zaplanowany dowolny trening. Tam około, ma trwać około 40 minut. Tutaj mam 31 minut. Jest przed 9, więc szybko się przybrałam. Zmyłam makijaż i lecę na matę. I to będzie ostatnia rzecz w sumie, jaką dzisiaj zrobię. Jeszcze się tylko wykąpię, zjem kolację i kończymy ten dzień. A jutro od nowa, ale powiem wam, że fajnie, fajnie. Jeszcze trening na wieczór. Powiem wam, że się stęskniłam za matą. Wczoraj ćwiczyłam w sumie. Wczoraj jeździłam też na rowerku, znowu było 13 km, ale teraz czuję się spoko. Można ćwiczyć jeszcze z Moniką. Dawno treningu nie było. Cieszę się. Dzień dobry. Lecimy z kolejnym treningiem mocno spalającym. Jesteśmy w trakcie naszego 30-dniowego wyzwania. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w takim składzie, w jakim zaczęliśmy. Ja już jestem po 30-minutowy trening wykonany i czy się zmęczyłam? Powiem wam, że nie za bardzo. Czy tęskniłam za Moniką? Troszeczkę tak, jednak troszkę brakuje mi jej energii, jej intensywnych ćwiczeń. Nie powiem, że źle mi się ćwiczy z Martą, bo uwielbiam jej treningi, uwielbiam sposób, w jaki je prowadzi, jak bardzo merytoryczna jest, jak bardzo zwraca uwagę na technikę, więc zawsze będę wam polecać treningi z Codziennie Fit, zwłaszcza wyzwania Marty. Jutro zakończę to kolejne wyzwanie i ja widzę ogromne efekty. Widzę przede wszystkim to, że moje ciało jest sprawniejsze, że potrafi więcej, że jest silniejsze i troszkę się nawet wysmukliło. Podejrzewam, że jeśli Marta nie będzie rzucać kolejnego wyzwania, to na chwilę wrócę do Moniki i skończę to wyzwanie wiosenne. Ja jestem na treningu piątym bodajże, a no ich było dość sporo w ciągu ostatniego miesiąca, więc troszeczkę mam do nadrobienia, ale to super, bo chętnie troszkę zmienię intensywność. I chciałam wam jeszcze powiedzieć i podziękować w sumie za ten duży, ogromny według mnie odzew na Instagramie. Pod tym moim pytaniem, czy chcecie weekend majówkowy ze mną, nie ma jeszcze żadnej osoby, która zaznaczyłaby, abym nie nagrywała. Każda dziewczyna jest na tak i jeśli te wszystkie dziewczyny, które zaznaczyły na Instagramie, pewnie nagrywaj. Mam nadzieję, że zaznaczą tutaj również kciuka w górę, bo w końcu nagrywam, jestem i to tylko dlatego, że chcieliście ten majówkowy weekend spędzić ze mną. No, to nie będzie cały weekend, to będą tylko poranne vlogi, ale mimo to mam nadzieję, że troszeczkę udzieli wam się moja energia, jaka by nie była, ale chyba będzie dość pozytywnie i fajnie, bo planuję kilka takich ciekawych filmów. Będą chyba trzy vlogi łącznie z tym, plus jeden taki specjalny film 30-minutowy, ponad 30-minutowy w niedzielę, ale same przekonacie się, co to będzie takiego, chociaż niektórzy mogą się spodziewać. Więc tak, kończę, lecę się kąpać. Pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. I oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. Jutro się widzimy znowu, ale nie w kolejnym vlogu, tylko w kontynuacji tego vloga, bo jednak zaczęłam go po południu. A planuję kilka fajnych rzeczy na jutro, więc wam pokażę, co będziemy takiego robić. Ja lecę się kąpać, zjemy kolację i idziemy spać, bo jutro trzeba rano wstać. No, będzie fajnie. Więc lecę. Też nie spaliłam jakoś dużo kalorii, wiecie, przy tym treningu, bo on trwał 30 minut, a spaliłam tylko 170-180. Przy treningach Marty palę troszeczkę więcej. Nawet czasami mi się zdarza przy półgodzinnym treningu spalić tak 280-300 kalorii, więc to jest naprawdę, naprawdę sporo. Ale przy treningach Moniki, tych intensywniejszych, takich tabat również było dużo. No dzisiaj taki po prostu był trening na całe ciało i jak leżę więcej na macie, to wtedy też zauważyłam, że tych kalorii pali się mniej, ale nie o same kalorii.
kalorie chodzi. Chodzi również o to, żeby wzmacniać mięśnie, żeby budować je i żeby stawały się coraz silniejsze. No. Także, a jeszcze jedna rzecz, teraz mi się przypomniało, jeszcze wam o tym wspomnę, wiecie co? Jest mi też bardzo miło, chociaż jestem troszkę zawstydzona, że niektóre z was wracają do moich starych filmików, ale takich starych, na przykład z 2016 roku, z 2015, z 2017. Jest mi troszkę głupio, bo wydaje mi się, że wtedy byłam całkowicie inną Magdą i tak naprawdę otworzyłam się na tym YouTubie w momencie, kiedy się tutaj przeprowadziliśmy, wtedy zaczęłam nagrywać więcej vlogów i jakoś tak w tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, czuję lepszą energię, jestem tutaj też szczęśliwsza i przez to chcę się dzielić takim fajnym szczęściem tutaj. Mam nadzieję, że mi się to udaje i osoby, które oglądają, które wracają do tych starszych filmów i mi piszą te miłe komentarze, dziękuję wam, ale no ja nie jestem z tych filmów aż tak bardzo zadowolona, więc nie polecam do nich wracać. Wydaje mi się, że to, co teraz robię, jest troszeczkę lepsze, ale nie chcę usuwać tych filmów, ani ich blokować, ani ustawiać ich na prywatny, ponieważ wydaje mi się, że dzięki nim widać progres, jaki udało mi się osiągnąć przez te kilka lat, bo tak, na YouTubie jestem kilka lat, ale tak naprawdę ten kanał zaczął tak się fajnie rozwijać, według mnie, w ciągu ostatniego roku, może, nie no, dwa lata, no w sumie w ciągu ostatnich dwóch lat powiedzmy. No, więc miło mi, że tutaj jesteście, mam nadzieję, że miło spędzimy ten weekend, a teraz nie gadam tyle, bo nie chcę, żeby te vlogi też trwały jakoś super dużo czasu, chociaż to jest weekend, a w weekend zawsze mamy troszeczkę więcej tego wolnego czasu i możemy go spędzić w taki fajniejszy sposób, a mam nadzieję, że oglądając moje filmy spędzacie go w fajny sposób. No, dobra, to ja lecę, widzimy się jutro rano. No dzień dobry, witam was kolejnego dnia, już tak na poważnie od rana. Robimy śniadanie, za chwilę lecimy na zakupy spożywcze. Pogoda piękna za oknem, pada, jest ponuro, szaro, no po prostu uroczo. Cieszę się bardzo, czujecie ten sarkazm, prawda? No ale nie ma tego złego, za chwilę lecimy na szybkie, mam nadzieję, zakupy spożywcze. Robimy je od rana, dlatego że po pierwsze sklepy są puste, a po drugie są dobrze zaopatrzone, więc od czasów, kiedy rozpoczęła się pandemia, zakupy zaczęliśmy robić rano, a kiedyś robiliśmy je po pracy, żeby nie tracić dni wolnych na jeżdżenie po sklepach, a wiecie jak to jest w soboty i w niedzielę, wtedy sklepy są zapełnione, zaludnione, mnóstwo osób, każdy się przepycha, więc tego zawsze staramy się unikać, plus te kolejki do kasy też są ogromne, więc śniadanko i spadamy. Nie samą owsianką człowiek żyje, dzisiaj śniadanie bardzo fancy, parówki i bułki i do tego ketchup. Oczywiście wyjadanie resztek w toku, to nam zostało na takie cięższe czasy i się przydało, więc no, smacznego. My jemy i jedziemy w końcu zrobić te zakupy. Hej, hej Markinku! Padliśmy na pewien pomysł i teraz niestety musimy zjeść szybki obiad, bo troszkę zeszło nam nie tylko z zakupami, ale jeszcze wyskoczyło kilka po drodze innych rzeczy. I dzisiaj mak na obiad. Co bierzesz? Co ja biorę? Moja grażynoty. Big Maca. Big Maca z rachuneczku. Big Maca z paragoniku. Big Maca z frytkami za 2 funty. Tak, a ja biorę wrapa plus kawę i jedziemy, bo namówiliście mnie. Bez kitu, nie? Będziemy kończyć ten taras. Mam nadzieję, jakoś tańszy. Big Mac tutaj jest tańszy z frytkami niż w Polsce. No, 2 funty kosztuje. Jak wam się poszczęści i trochę pokombinujecie, to za 2 funty kupicie. Dlatego Maciej ma Big Maczka. I kawkę sobie wypijemy po drodze i lecimy do jednego sklepu, bo znaleźliśmy. Byliśmy w dwóch sklepach i nie było. I nie było. I w końcu Marcin się ocknął.
żeby sprawdzić w internecie, gdzie będzie i kupujemy... grilla. No, no mówiliście, no skończymy ten teraz, zrobimy teraz na sezon. No wszyscy pisali, że ciekawe jak wyjdzie wam teraz, ciekawe jak wyjdzie wam teraz, a ja tak nie spodziewałam się, że będziemy tak szybko już od razu ogarniać, ale chcemy chyba ogarnąć tak no... Może nie tak na tip-top, bo podejrzewam, że będziemy zmieniać, ale no zobaczymy jak jeszcze będzie z meblami, bo też nam skorci, żeby wymienić, ale to jednak jest dość spory koszt, więc zobaczymy, zobaczymy jak się życie potoczy. I tak, zakupy są w samochodzie, mam nadzieję, że nie wszystko tam się rozbrazi, ale no troszkę jeszcze leży. Jeszcze godzina. No godzinka, jeszcze do Azy podjedziemy, skończymy zakupy, wracamy do domku i dzisiaj będzie ostrzenie owieczki. Tak, barana. Hej, ja cię w życiu baranem bym nie nazwała. Sam się nazywasz. A więc widzicie, oto taki vlog, trochę przegonany, trochę w samochodzie, trochę w domku, ale mam nadzieję, że się podoba. No, ja też, dlatego no, Mac jest jedynym takim wyjściem, może mało rozsądnym, ale myślę, że trening wieczorem jeszcze wleci. Kawa z syropem bez cukru. Bez cukru, ale nie, ja jestem siebie prawo. Dumna, bo jak biorę kawę bez cukru z syropem, syropem bez cukru, to nie słodzę jej. Włączamy muzykę. Yeah, yeah. Zobaczcie w ogóle jak Marcin frytki wcina. Marcinie, weź podnieś tą prawą rękę. Jest kawka i wrapik. Co tutaj się dzieje na mojej głowie? Ale to nic, przed chwilą dosłownie wpadliśmy do domu, wrzuciliśmy mięso i jogurty i sery do lodówki. Warzywa zostawiamy i lecimy dalej do czwartego piętki szukać grilla. Więc jeszcze chwila no to zajmie, pewnie wrócimy wieczorem, więc ten vlog będzie zupełnie przygadany i taki w samochodzie spędzony, no ale wzięłam ze sobą wodę, biorę wodę, butelkę, bo muszę się nawodnić. Dzisiaj mało piłam, więc lecimy. Szybko się przegrupowaliśmy. I znowu jesteśmy w samochodzie. Będzie to już czwarte piętro. Szukamy grilla, ale podobno w tym miejscu, do którego jedziemy, jest. W tamtym miejscu, w którym przedtem byliśmy, też podobno był. Tak, ale teraz zamówiliśmy online. Ale teraz zamówiliśmy online, czyli byliśmy już mądrzejsi. Po pierwsze piętro to... tam gdybyśmy zamówili, też by mi pozwoliło zapłacić w ogóle i nie wiem, byśmy pojechali. Nie mam pojęcia jak to działa, więc jedziemy do B&Q, zostawiliśmy wszystkie zakupy w domu, to co trzeba było schować w lodówce i zamrażarce schowane i dzwonią do mnie, więc odbierzmy jaki dziwny masz. No wiesz, halo? No już jestem. Okej, okay. Przerwano nam, long story short, jedziemy. Do czwartego B&Q szukać Marcinowi grilla, bo Marcin powiedział, że będzie gotował, będzie kucharzył w tym sezonie, więc czekam na to bardzo i trzymamy go za słowo. Zobaczymy, co pokaże kulinarnego nam wszystkim, bo na pewno nagram jakiegoś vloga, co? Taki dzień relaksu na naszym pięknym tarasie, jeśli go już złożymy w całości. Kim jesteś? Jestem. Udało się, jest. Po wielu trudach mamy. Będzie szybki test smaku. Co tutaj kupiliśmy? Muchos. Muchos. Są to chrupki? Tortille? Nowość w Aździe. Daj pomachać. Ja pomacham. Pachnie bardzo ładnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Dobre? Serio? Mhm. To jest cebulka. Jaki to jest smak? Śmietanka z cebulką? Mhm. Śmietankowo-cebulowa. Słyszycie to chrupanie w ogóle, jak ja ci zazdroszczę w tym momencie, jak to pięknie super pachnie, ale bym spróbowała. Smakuje ci? Polecasz? Dostępne w Aździe. Chcieliśmy wam pokazać jeszcze coś. Zamówienie z Amazona, które złożyliśmy wczoraj, a dzisiaj już jest. Właśnie co ja tutaj mam?
Z racji tego, że kupiliśmy... W ogóle jestem sfokusowana, może spojrzeć? Chyba tak. Dobra. Z racji tego, że kupiliśmy... Nieważne. Pod nasz gramofon i już go używamy tutaj, więc super. To stwierdziliśmy, że musimy się zaopatrzyć w więcej płyt winylowych. Proszę. Już wam pokazuję. Bo niestety nie ma tutaj polskich płyt winylowych jeszcze. Muszę się w to zaopatrzyć w Polsce. Na pewno będzie perfekt. Ale niech się tego nie spodziewa teraz. 3, 2, 1. Ha! The Eminem Show, proszę bardzo. Płyta z 2000 roku. No i nie znam, czy ktoś miał to na kasecie, bo ja to miałam na kasecie. Czy wiecie w ogóle, co tam miał kasety? To było modne. Ten, kto ma tą kasetę, niech się odezwie. Moją kasetę, no. Kupiłam ją na odpuście. No odpuście, ale tak. Ty taka stara jesteś? No jestem taka stara. No prowadziła mnie na odpusty, widzisz. Nie, że kasety kupowałaś? No. Jestem, kończę 30 lat w tym roku. Też mi jest przykro. Więc próbujmy, jak to będzie grało. Bo nawet jedna dziewczyna się zapytała, żebyśmy włączyli. Co tam ciekawego masz? A powiesz coś o tym dziadku tam w narożniku? Tam on. Niech on zostanie tajemnicą na razie. To jest klimat. To nie to? A, proszę, znalazłam. Mamo, specjalnie dla ciebie, z dedykacją. Mam nadzieję, że ci się podoba. Chciałam wam pokazać jeszcze, jakie mamy winyle. Nie mamy dużego zbioru, ale pomalutku będziemy pewnie teraz częściej sięgać po takie płyty, bo one robią mega klimat w domu. Nie wiem, mi się przynajmniej bardzo podoba. Tobie? No. Bardzo, bardzo. Uwielbiam. To w ogóle był mój prezent dla Marcina na gwiazdkę ze 2-3 lata temu. No, ze 3. Jakiś vlog chyba nawet się z tego pojawił, mi się wydaje. Na pewno był film. I według mnie jest to jeden z najbardziej trafionych prezentów ever, jaki udało mi się kupić, ukryć i dostał go dopiero na święta i super, polecam. Tak, ukryć. Ukryłam go. Nie wiedziałeś, co to jest? Tak, nie. A u nas w domu on był w ogóle? No tak, przez 2 tygodnie. Leżał sobie u nas w domu, nawet nie wiedziałeś, nie zauważyłeś. I tak, polecam wam The Greatest Showman, ścieżkę dźwiękową z tego filmu i w ogóle cały film. To jest jeden z najbardziej motywujących, inspirujących filmów, jakie w życiu widziałam. Mimo, że taki troszeczkę gdzieś tam ma takie motywy jakby fantastyczne, ale świetny, genialny. Zgodzisz się? Cheesy. Nie jest cheesy, też lubisz. Raz w roku, w nowy rok mieliśmy oglądać ten film. Nie, no lubię ten film. I mamy również chyba na Blu-ray film. Możliwe. I mamy też ścieżkę dźwiękową, bo jest genialna. Na Spotify na pewno jest dostępna. A teraz dwie płyty, jakie kupiliśmy w jakimś antykwariacie. Tutaj. ABBA. Greatest Hits. Oraz... Smokey. To jest płyta w ogóle w środku. Aha. Smokey, więc... To jest ulubiony zespół mojego taty. Ulubiony zespół twojego taty, dlatego też kupiliśmy. A ABBA to jest ulubiony zespół mojej mamy, więc proszę bardzo. I mamy jeszcze Winter Wonderland na święta. A jeszcze jedną, mamy płytę, ale to mamy w Polsce. A, w Polsce mamy, ale musimy ją też tutaj mieć, więc The Eminem Show. Kolejna do kolekcji i mam nadzieję, że niedługo będziemy... Ścieżkę dźwiękową z Guardians of Galaxy musimy mieć. O, też. Guardians of Galaxy miał genialną muzykę. Transformersi też mają genialną muzykę i też fajnie by to się odtwarzało na tym, ale chciałabym, żebyśmy mieli jeszcze winyle takie kult, perfect, polskich zespołów. Taki punk polski, no to mi się marzy. Coś jeszcze jest na naszej liście? Na pewno tego będzie mnóstwo, więc pomalutku będziemy zbierać naszą kolekcję. Polecam wam serdecznie, klimat robi fantastyczny. No, także włączamy i lecimy jeść obiad, bo jest późno, a jeszcze muszę Marcina obciąć fryzjer otwarty do 3:00.
Nie, no do 11 damy radę. Robimy się no tym wszystkim. I dziękuję sobie z przeszłości, że zrobiłam debolaję. I dzisiaj wystarczy tylko ugotować ziemniaczki i zjeść. To by było na tyle w tym momencie. I widzimy się za chwilę w łazience. A wiesz, kto lubi kole? A właśnie! Widzisz. Daj. A dasz mi ten? Ja lubię kole. Dawno nie było suchara, słuchamy. No kto lubi kole? Oprócz mnie. Kto lubi kolę? Coca-Colę? Kolę. Powiedz, kto lubi kolę, Marcinie? Kto lubi kole? Kolarz. Kolarz! Okej. Okay. W formie jak może, zawsze. Może... To był ciężki dzień, długi, męczący, ale za chwilę zjemy, naładujemy troszkę bateryki, obetniemy ci włosy. Teraz wymyśliłem coś. No, dajesz. Ulubiona przekąska boksera. Ulubiona przekąska boksera? Boczek? Albo taki, no, przekąska boksera. Słucham, jaka? Na cios. Dobry jesteś. Normalnie teraz. Przed chwilą to wymyśliłeś? Ale dobry jesteś, powiem ci, że no, szalejesz. Ja bym chipsy. Na cios. Marcin przed. Nie wiem, czy będziesz chciał się pokazać po. Zobaczycie mnie po. Ja się boję, też się co powiem. Z tego będzie. Ale. Trudno, fryzjer za rogiem. W razie czego. No na zero mogę cię zawsze obciąć, nie ma problemu. Kończę vloga, mam tu swojego Kindla. Ale przed tym. Marcin chce wam się pokazać. Jak to wyszło? Jeszcze zegarek. Moje wieczorne, nocne, że tak powiem, ścinanie go. Salon fryzjerski zamknięty. Otworzyłam o 23, zamknęłam o północy. Nie, o 22 chyba zaczęłam się. Zamknęłam o 23. Nie, naprawdę, długo to trwało, bo ja się staram. Nie zawsze mi wszystko wychodzi, dlatego ja tego nie robię profesjonalnie i zostawiam to innym osobom, które się na tym znają. Ale wyszło, dobrze, dobrze jest. Proszę, możecie podziwiać. Tak jestem wygląda. Jestem zadowolony, dziękuję bardzo. No. Pora spać. No bo jestem padnięta, dzisiejszy dzień był tak długi, ale fajny. Jestem zadowolona, produktywny. Cenię, sparowałem już ręce kremem, czy nie? Dobra, to... No, dajcie znać, co myślicie. Mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie ci okej. Okay, tak, będzie ci się fajnie żyło swoimi włosami. Będzie chłodniej. Dziwnie wyglądasz. Taka inny owca. Człowiek. No, było tyle włosów, jakbym ostrzygła baranka. Mogę zjaść możesz, kończymy vloga. Zatrzymajcie się. Na razie. Dobra. Pa!